Przerywnik robimy, przerywnik. Pan wycofał się, rozumiem, z Krosińskiego. Nie chce pan zabrać głosu, bo widziałem kartkę u pana niebieską. Czy ja się pomyliłem? Nie ma problemu. Ja tylko tak. Chwila, proszę uwagę. Bo to... Teraz zamieńcie się w słuch, drodzy państwo. Teraz proszę się zająć w słuch, bo rzeczywiście informacja jest dość tutaj ważna. I tutaj podnoszę tak, co widzisz, nie wiem, towarzystwo gdzieś poszło. Panie Jarku, chodźcie na chwilę tutaj, zapraszamy, na chwilę. Na chwilę, towarzystwo. Chodźcie, chodźcie. Po prostu sytuacja jest na tyle, powiedzmy, no, nieoczekiwana, sensacyjna i tak dalej, która tutaj trochę zmieni nasz, jakby... Nieoczekiwany zwrot akcji. Tak jest. No, zwrot akcji to jest, powiedzmy, nagle się pojawiła jakaś dziwna dźwignia, czyli dziwna, nie, taka dziwna. Panie Jarku, niech pan zobaczy, co pan wywołał, niech pan siądzie. Tak, to jest taka dźwignia, która nagle, jak posłuchamy tego, co ja powiem, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Otóż, na skutek działalności pani Andrejas i prezydenta II RP, pana hrabiego Potockiego, ja występuję w jego imieniu i jednocześnie tak, mam jedną sprawę, że przepraszam, że nie mógł być, ponieważ mu najechało takie towarzystwo z Francji, gdzie go uwiązano i dlatego nie mógł być. Chociaż już przy parę tygodni się przygotowywał do tego, żeby tu być, ale niestety go nie ma. I tutaj jest jego wniosek, to jest wniosek jego, jak i tutaj mój, jak i tutaj pani Andrejas, to jest wniosek taki, żeby przesunąć obrady tego Sejmu. Zlimitować, tak. Czyli nie zakończyć go, tylko przesunąć na jeszcze kolejny termin. Tak, nie zakończyć, tylko przesunąć na kolejny dzień. Na kolejny termin w drugiej połowie stycznia, ponieważ pan hrabia Potocki, prezydent drugiej RP, na skutek tego wniosku, jak i działalności pani Andrejas, spowodował, że na konto Fundacji Sejmu Wolnego Kłomodo wpłynie suma 2,5 miliona złotych. A więc to jest informacja, chociaż tutaj wcześniej wytłumaczę zaraz dlaczego, bo wcześniej no, grupa nie chciała tutaj pieniędzy brać od oficjalnej władzy. I takie były nawet dyskusje. Natomiast tu występuję jako realny prezydent drugiej RP, którego nigdy nikt nie podważył, konstytucji i tak dalej, to jest wszystko funkcjonuje na papierach, które on chce przywieźć w drugiej połowie stycznia, przedstawić, a jakby robi tutaj nam jakby dźwignie ramię jego, powoduje, chce spowodować, żeby właśnie te pieniądze przepłynęły na funkcjonowanie, sprawniejsze funkcjonowanie Sejmu, a więc wiadomo, wszystkie tutaj z tym związane odpowiednie koszty, żeby nie było z tym problemu i żeby udrożnić, powiedzmy, żeby ten problem tego. Natomiast i dlatego to jest właśnie ten wniosek, chodzi o przesunięcie. Po prostu z tego powodu, żeby nie mógł. A więc my jakby przerywamy. Znaczy, nie przerywamy, ja to wytłumaczę za chwilę. A to zaraz, tak jak, nie to się jak to się nazywa? Limita. O, czyli robimy limita. Czyli 11 sesja będzie miała ciąg dalszy jeszcze tutaj w tym miejscu. Druga połowa stycznia. W każdym razie ta informacja... Czyli będzie czwarty dzień i piąty. I druga połowa stycznia? Tak. Druga połowa stycznia. To jest kwestia, my możemy tutaj ustalić termin. Pan prezydent się do tego dostosuje. Nie ma problemu. Nie, to ma być zgodnie. Nie, ja bym proponował, żeby ja się limituje to z reguły tu. No możemy co prawda zrobić Konstantynek, jak wam bardzo zależy. To też od nas zależy. Dobrze, ale... Zaraz o tym przedyskutujemy. Wolałbym tutaj, że... Znaczy było już taki przypadek, że mieliśmy w Chętach i potem Konstantyn też była limita, bo że raz mieliśmy limitę. Zaraz o tym tutaj jest, ale to jest limita właśnie wywołana tą sytuację, która się nagle zmieniła, a myśmy się dowiedzieli, przynajmniej ja się dowiedziałem tutaj. Dowiedziałem się powiedzmy no parę godzin tam, w czasie przerwy. O, w ten sposób. Ale to jest tutaj nieistotne. Chodzi o to, żeby po prostu przesunąć, żeby można było przedyskutować na tym następnym sejmie, jak to podzielić. Temat, no i ponieważ ja wiem, o co chodzi, o Kaczorowskiego i tak dalej. Ale w stanie się powiedzieć, skąd by te pieniądze konkretnie były? To te pieniądze pochodzą oficjalnie z rządu. Oficjalnie idą z rządu. Z Sejmu konkretnie. Dokładnie z Sejmu. Ja tutaj
dam Ci 2 minuty. Możemy dać? Dobrze, to oczywiście, zaraz poprosimy. Słuchajcie, po pierwsze tak, zrekapitulujmy. Jest to pewien suspens, czyli pewna przerwa, zaskoczenie. No bo to się w trakcie telefon, prawda, i no nie możemy, my nie jesteśmy Sejmem, który coś tali przed posłami, więc pan prezydent Potocki się wytłumaczył z nieobecności i jednocześnie zaskoczył nas taką informacją. Oczywiście jest takie powiedzenie słynne, bójmy się tych, co nie są dary, chyba takie jest powiedzenie, prawda, więc ja tutaj, nawet jako fundacja, bo, która wiem, że ma się być takim centrum dystrybucyjnym, ma rozdzielić na 41 sejmików te pieniądze, ewentualnie troszkę zostawić na to administracowanie, potem rzetelnie się rozliczyć, prawda, w sejmie relacyjnym. To są pieniądze, nie, czy one są w jakimś sensie, one nawet nie są chyba darowane, tylko one są przekazane, prawda, powierniczo, żeby fundacja w sposób rzetelny rozdysponowała je, już nie musiała czerpać z opłat czy z czegoś, tylko po prostu, no wiecie mniej więcej o co chodzi. I teraz tutaj musi być dwie debaty, czyli wystąpi jeszcze pani Beata, która więcej nas uświadomi, ale rzeczywiście nie możemy tego odkładać do jutra, no bo jutro może być mniej ziem i dzisiaj musimy podjąć decyzję, czy limitujemy. Co do miejsca, rzeczywiście możemy się wstrzymać co do miejsca, bo to jest mniej istotne. Myślę, że tutaj prezydent Potocki nie stawia warunków, to musi być Wiśnicz czy Konstantynow. Ja zaproponowałem, bo tak z automatu, mieliśmy już taki przypadek, nie wiem czy pan pamiętacie, pani Beata była w Kętach, który zlimitowaliśmy, bo to był sejm konwipacyjny, do Konstantynowa, nomen omen właśnie. Więc był taki przypadek i to nie widzę z tym problemu, tak, żeby mieć część, to znaczy na czym polegała limita? Limita polega na tym, że nie zamykamy obrad, to może być tutaj, nie zamykamy obrad, tylko je odraczamy. Po prostu nie skończyliśmy, tak jak sejmik, nie skończyliśmy tej sesji, tylko sesji 11 jeszcze domkniemy w styczniu. Niektóre punkty, między innymi ten, czyli moglibyśmy to robić pod szyldem nowego, ale to jest po prostu już za mało na wici, wiecie o co chodzi. Jeżeli my to zdecydujemy, to wiemy mniej więcej, że to obowiązuje ten sam porządek obrad, który nie zostanie dokończony dzisiaj jutro, plus ta sprawa, którą jeszcze nie otrzymamy tych pieniędzy, przyjedzie prezydent Potocki i nam zreferuje. Wtedy podejmiemy decyzję, czy przyjmujemy, prawda? Bo dzisiaj jest tylko debata wstępna odnośnie tylko tej limity, tej drugiej połowy, tam wchodzi w grę chyba 23 spójrzcie w kalendarzu, 23-24. Miejsce dopracujemy sobie, będzie albo tutaj, albo pani Beata, żeby nie było, że nie słucham, albo Konstantynów. Jest to oczywiście przyjemnie, że może być w Konstantynowie, nie widzę problemu żadnego. Rzeczywiście to jest tylko takie alternatywne dwa miejsca wchodzą, czyli albo Wiśnicz, albo Konstantynów. Możecie się Państwo też w tej sprawie wypowiedzieć akurat, nie widzę przeszkód. Natomiast no, powinniśmy przegłosować dzisiaj, bo jak jutro to odłożymy, no to już będzie, że czekaliśmy mniej ziem, przegłosowanie, czy limitujemy ten Sejm do drugiej połowy stycznia, określimy, spójrzcie jeszcze w kalendarzu, ja proponowałem 23-24 bodajże, jest sobota, niedziela. Określimy sobie tą datę, w której będziemy jeszcze debatować nad tymi, no dużo było tych punktów, może akurat dobrze, że ich było i ten niespodziewany, taki byśmy powiedzieli, ale on nie jest wtedy nadzwyczajny, bo to jest kontynuacja tego Sejmu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czyli nie wpada nam jakiś ekstra, dodatkowy Sejm tematyczny, tylko kończymy tą sprawę, tą kwestię, jakby to powiedzieć, tych punktów, które były, plus tych, ja powiem Państwu, że mam jakby takie, oczywiście cieszymy się, jeżeli są to życzliwe pieniądze i Sejm się z nami dzieli, to właściwie zbliżamy się ideowo. I ktoś tam mógł mądry powiedzieć, no takie jest pierwsze wrażenie, bo my ich oceniamy własną miarą, czyli mówimy, my jesteśmy uczciwi, czyli te pieniądze są uczciwe. Ale czy oni na pewno tak chcą, czy nie chcą nas coś uwikłać i rozbić, tego nikt nie potwierdzi tego, nikt. Więc ja w tej chwili daję jeszcze głos pani Beacie, po czym otwieram obrady w tej sprawie, bo zmienia, to jest suspens, tak? Musimy troszkę zmienić, czy co wy o tym sądzicie, tak? Czyli o tej limicie i o tych pieniądzach, wstępnie oczywiście, bo prawdziwa debata będzie w styczniu. Także pani Beato, proszę tutaj, żeby zakończyć ten wątek informacyjny, a potem każdy się zastanowi, czy chce w sprawie zabrać głos. Beata Andrejasz, marszałek sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. No, do Państwa, którzy byli w Konstantynowie łódzkim i no dzisiaj rano czy w południe widzieliście, ja ciągle to samo powtarzam, potrzebne są pieniądze w tej fazie odtwarzania, sejmikowania, ponieważ inaczej następuje selekcja negatywna poprzez ekonomię. Czyli na sejm walny może przyjechać tylko poseł, który ma środki, żeby przyjechać, zapłacić za hotel, pobyt. I to samo dotyczy, chociaż nie na taką skalę, ale też sejmików powiatowych. To też są jakieś tam koszty, a poza tym marszałek z sejmiku prowincji
powinien działać więcej, żeby że na rzecz tego, żeby powiaty zawiadamiać, trzeba rozesłać, prawda, fundusz by się przydał. Nie mamy co ukrywać. Te lauda, które sejmik prowincjonalny ziemski uchwala, też rozsyłać po urzędach. To są naznaczki, no jakieś, nie są to duże koszty, ale jednak. Ale szczególnie przybywanie posłów ziemskich na sejm walny jest kosztowne i ta selekcja negatywna jest niebezpieczna, że ona odsiewa po prostu na przykład bezrobotnych, na przykład... No na pewno. No, nie da się ukryć. Jak my... jestem właścicielem Królewska TV na tym kanale YouTube. Na przykład w tych kilku filmach ostatnio siedzimy pan Szczytyński, pan Sławomir Salomon i ja, wszyscy trzej bezrobotni. Po prostu i pan Sławomir Salomon też nie przyjechał dzisiaj. Za dwa kolejki sejmiku ziemskiego ogrodzkiego Wrocławia, chociaż wnioskodawcą jest infami dla Dudkiewicza i dla Dawida Jackiewicza, no z powodu kosztów. Na stronie 12 w tych, to też jest taka sprawa, każdy z Państwa to powinien mieć, ale to jest 21 stron i to kosztuje, nie? To mnie kosztowało 7 zł, jak poszłam wydrukować to fotokopiarni takiej, nie? No 21 stron, no. Zróbmy teraz 41. I na stronie 12 jest krótka ekspertyza, zwięzła ekspertyza prawna w duchu legalności, nie mylić z legislacją, bo miałam dyskusję kuluarową, że legaliści, byli tacy prawnicy legaliści po wojnie, którzy zajmowali się właśnie sprawą prezydenta i rządu drugiej RP na uchodźstwie i oni wymarli, tak jakby, bo w Anglii to się rozwijało przy prezydencie, który w Anglii rezydował, w Londynie. A w PRL-u wiadomo, nikomu nie zależało na legalistach. W trzeciej RP to samo, legaliści nie istnieją. No widzimy, co z Trybunałem robią, prawda? Na katedrach uniwersyteckich. Ale to jest artykuł chyba 7 Konstytucji, że jesteśmy znaczy państwem prawa. Nie? Zanikła kompletnie ta specjalizacja, prawnik legalista. Mogę to odczytać, jeśli Państwo chcecie, albo ktoś z Państwa. Niech Pani to odczyta, bo to jest ważne. Tak? No bo to prezydent po to... Ja to powinienem odczytać, bo to było w ramach porządku, tylko skróciłem i teraz jest szansa, żeby to przeczytać. Bo Pan Marszałek wkleił ten list prezydenta. No bo to, był wniosek, Pani zdążyła w czasie. No to jest ekspertyza takim językiem dostosowanym, nieprawniczym. Podstawą prawną tworzenia władz drugiej RP na uchodźstwie jest także orędzie prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza do narodu 29 czerwca 1945 roku. Dziennik ustaw RP, rok 1945. W cytowanym orędziu prezydent RP Raczkiewicz wyraźnie stwierdził, że prawo Rzeczpospolitej włożyło na mnie obowiązek przekazania po zawarciu pokoju Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej w ręce następcy powołanego przez naród wolnych od wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby demokratycznych wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy naród będzie w stanie takiego wyboru dokonać. Tu koniec cytatu prezydenta Raczkiewicza. Oznacza to, że ponieważ nie ma nadal traktatu pokojowego z pokonanymi przez aliantów Niemcami po II wojnie światowej, to w świetle prawa nadal mamy możliwość odtworzenia władz II Rzeczpospolitej w nawiązaniu do wyżej wymienionego orędzia prezydenta Raczkiewicza i zarządzania Juliusza Sokolnickiego z 11 listopada 1990 roku. Czyli tu nadmienię, że to jest po tym pozornym przekazaniu insygniów władzy, a nie władzy, które dokonał Kaczorowski Wołek. Przekazanie insygniów władzy nie jest przekazaniem władzy. Sokolnicki nie dostał insygniów władzy. To, do czego doszło na zamku w Warszawie, nie było przekazaniem władzy. Pani mówi o Kaczorowskim teraz. Pani mówi o Kaczorowskim, że przekazał Wałęsie insygnia władzy, a to nie była władza. Tylko insygnia, a więc nie władza. I
dalej. Stanowi to w oparciu o fundament Konstytucji z 23 kwietnia 1935 legalny aspekt i porządek prawny do nawiązania ciągłości z państwowością II Rzeczpospolitej. Wynika to z faktu, że ustawa zasadnicza z 1935 roku w artykule 24 punktu 1 stanowiła, że w razie wojny okres urzędowania prezydenta RP wynosi 3 miesiące od zawarcia traktatu pokojowego. Podobnie należy rozumieć punkt 2 artykuł 24 odnoszący się do kadencji wyznaczonego następcy na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej. Interpretację taką stosował w okresie swojej prezydentury Władysław Raczkiewicz na urzędzie do 47, August Zaleski od 47 do 72 na urzędzie oraz Juliusz Nowina-Sokolniczki na urzędzie od 1972. W świetle prawa międzynarodowego nie ma zawartego traktatu pokojowego z Niemcami. W 1919 roku zawarty został traktat pokojowy w Wersalu kończący Wielką Wojnę. Oznacza to, że mamy prawną i legalną możliwość kontynuacji II RP poprzez wyznaczonego Jana Zbigniewa Potockiego 15 sierpnia 2009 roku. Idąc dalej, należy wziąć pod uwagę, że Sejm Walny Konfederacji Niepołomickiej odwołuje się do szlachetnych tradycji I Rzeczpospolitej z okresu Sejmu Wielkiego z czasów ostatniego króla polskiego Stanisława Poniatowskiego, który w 1765 roku wprowadził Order Świętego Stanisława, a którego od 1979 roku wielkim mistrzem był Juliusz Sokolnicki jako jego odnowiciel. Ponadto następcą Sokolnickiego od 2009 roku na urzędzie prezydenta RP na uchodźstwie, w cudzysłowie na uchodźstwie, jest hrabia Jan Zbigniew Potocki, który jest także od sierpnia 2009 roku, to jest śmierci Sokolnickiego, wielkim mistrzem Orderu Świętego Stanisława. Mamy więc tym samym nawiązanie do ciągłości prawnej i państwowej pomiędzy pierwszą oraz drugą RP. Biorąc pod uwagę, że nie miało miejsca w 1990 roku przekazanie władzy przez legalnego prezydenta II RP na uchodźstwie na ręce wybranego przez naród prezydenta III RP, możemy uznawać, że władza państwowa skupia się w ręku Potockiego jako prezydenta i sukcesora II RP. Według Konstytucji z 1935 roku i jej braku derogacji w myśl artykułu 24. Można otworzyć wraz z Janem Zbigniewem Potockim na sesji Sejmu Walnego w Starym Wieśniczu tutaj władze państwowe II RP. Jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć Konstytucję 35, no to ja ją mam ze sobą. Dziękuję bardzo. Tak, tylko że ja uczulam przed takim automatycznym nawiązaniem do dorobku II RP. Teraz Panu dam głos, bo bardzo dobrze. Bo na przykład jeżeli byśmy przyjęli ważność konstytucji, pani Beata też tym mówi, tam prezydent miał bardzo dużo prerogatyw, na przykład mógł w każdej chwili rozwiązać Sejm bez powodu. Prezydent konstytucji, ja też mam kopię konstytucji kwietniowej, czyli przywracając z automatu i prezydenta, bo to jest ciągłość tej władzy, i ustrój, powodujemy, że prezydent Potocki może w każdej chwili rozwiązać parlament, co nam by bardzo pasowało, żeby rozwiązał ten parlament na miejscu. A my z kolei musimy bardzo ostrożnie podejść do uznawania, no bo jeszcze przyjąłby prezydent i powiedział, to was też rozwiązuje. Tak? I sami byśmy sobie uszyli, no trzeba znać po prostu tu prawne aspekty, to teraz mówię. Ja jestem za tym, żeby bardzo mocno podać rękę drugiej RP, żeby było jasne, ja jako marszałek, bo uważam, że to jest prawidłowe dziedzictwo. Oczywiście tam jest pewien niuans prawny, to znaczy oszukiwanie Polaków, że niejaki Piłsudski tutaj stworzył drugą RP. To jest nieprawda. Drugą RP stworzyły mocarstwa, które oddały nam państwowość i myśmy ją po prostu tylko zagospodarowali. To był akt 3-9 listopad 16 rok. Ustawa Rada Regencyjna Królestwa Polskiego stworzyła wszystkie instytucje, stworzyli wszystko, a dopiero 5 lat później była konstytucja marcowa i tam jest uwzględniony już prezydent, prawda, a wcześniej jeszcze naczelnik był w 18 roku, czyli między 16 a 18 to jest 2 lata. O tyle one mają znaczenie, że wtedy kończy się pierwsza wojna światowa. Upadają dwa duże imperia, czyli Rosja i Prusy, prawda, zamieniają się, no 3 jeszcze, Austria, prawda, monarchie upadają, więc my już nie załapaliśmy się na kontynuację tej monarchii, tej Rady Regencyjnej, która mogła tylko przekazać władzę królowi. I Rada Regencyjna nagle przekazuje władzę naczelnikowi, do czego w ogóle nie było porażenia. Rada Regencyjna, jak sama nazwa mówi, zastępuje króla. Więc król nie może przekazać władzy
naczelnikowi, to bez sensu kompletnie było. No i mówiono, więc to dziedzictwo nie było najlepsze, ale sama druga RP później, nie możemy się wstydzić. Reforma Grabskiego, Mościcki, konstytucja później, więc jest mocne argumenty za i przeciw, tak? Natomiast my musimy jako Sejm Walny podejść do tego bardzo pragmatycznie i jeżeli prezydent uznany przez nas może jeszcze bardziej skasować tą Bolszewię, to dla nas jest to bardzo korzystne. Ja tak uważam, tak? Bo żeby nam przy nakazie nie próbował robić krzywdy, że on teraz, my jesteśmy kontynuacją drugiej RP, a my mówię, ja dlatego nawiązuję raczej do... Więc tu jest bardzo wiele aspektów, ale patrzcie, jaki tu jest gest też zrobiony. To może być oczywiście jakaś pułapka, tak? 2,5 miliona nie chodzi, i to nie są jakieś pieniądze, przepraszam za słowo, jak niektórzy mówią, kradzione, tylko to są z naszych podatków. No podatki póki co nie można oznaczyć, pewnie i w naszym systemie będą podatki, więc nie możemy sami sobie tutaj zaprzeczać, że u nas nie będzie na pewno podatków, tak nie będzie pewnie. W związku z tym oni nam oddają część tych pieniędzy z tego budżetu na Sejm, dzielą go na proporcji powiedzmy 697,5 miliona dla nich, a 2,5 miliona dla nas. Ale doceńmy ten gest, jeżeli on polega na, bo to oczywiście pewnie trzeba będzie, bo umowy jakieś, to nie jest tak, że robimy w ciemno. Słucham? Nie, nie, Sejm przekazuje. Tu mówił pan, że... Tak, Bolszewicki, tak. Znaczy, to nie Sejm przekazuje, tylko po prostu prawdopodobnie chcą przegłosować z tego budżetu, by asygnować dla nas, bo oni mają tam, z tego co ja wiem, fundusze, mówił mi to, bo on dzwonił do mnie, pan prezydent Podolski, powiedział, że oni mają w swojej gestii, oprócz tego swojego funduszu, fundusz na wszystkie ekspertyzy, na fundacje, na niezależne organizacje, które promują i tak dalej, i tak dalej. Więc oprócz tych budżetu stricte kosztowego, 700 milionów, przypuszczam, że mają, strzelę teraz, 100 milionów na prawników, ekspertyzy, no i z tych 100 milionów chcą nam dać 2,5 miliona, tak? Czy to jest robić Sejm, czy prezydium? Raczej chyba prezydium, no bo nie będą chyba głosować w ramach Sejmu. Ale to jest sprawa wtórna, bo te szczegóły będą omówione, jak przyjdzie prezydent Potocki, z tym, że on prawdopodobnie chce to, zależy mu na tym, żebyśmy my uznali go jako prezydenta, tak? I drugą RP. To jest jakby chyba warunek sine qua non, także bez tego nie ma drugiego prawdopodobnie, albo tak przynajmniej trzeba domniemywać. No i tu musimy być bardzo ostrożni. Natomiast absolutnie powinniśmy, ja uważam, namawiam, żeby jednak przegłosować tą limitę. Nie widzę żadnego zagrożenia, żeby przegłosować tą limitę, żeby skończyć to. Mamy tylko dwa terminy, bo 30 odpada styczeń, bo to jest 14 są obowiązkowe sejmiki, a 3 tygodnie wcześniej powinien co najmniej się skończyć Sejm Walny. Więc skoro 14 jest, sejmiki są ziemskie obowiązkowe, to 3 tygodnie wcześniej to nie jest data 30, tylko 23 możliwy termin, 16. I tylko w ramach tych dwóch terminów możemy operować, ja się opowiadam za 23, możemy też przegłosować alternatywę, że albo 16 albo 23 i albo Wiśnicz, albo Konstantynow. Tu sobie dajmy po prostu wolną rękę, tak? Nie, bo ja muszę potem podzwonić po sprawę, terminy to mogą być zajęte, ale tylko te dwa terminy po prostu, 16, 17 lub 23, 24 stycznia, jako kontynuację. I ja bym poprosił, w tej sprawie otwieram debatę, żebyście Państwo powiedzieli, wskazali, że Pan prosił pierwszy, bardzo proszę, i żebyście też powiedzieli odnośnie miejsca i charakteru, w tej sprawie też takiej praktycznej, bo dojeżdżacie z daleka, jak Wy to widzicie. Dziękuję. Roman Fritz, Ziemia Rybniczka. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, drodzy Państwo, ja bym poprosił Panią Beatę Andreas o doprecyzowanie owego faktu przekazania władzy. Ponieważ wszyscy, nie wszyscy, to jest... Ale Panie Pośle, to nie jest debata, bo to temat tej debaty, bo to jest debata tylko, czy właśnie, czy będziemy w tej sprawie debatować ten, bo i wtedy będzie... To jest formalna kwestia. Ale jak Pan się, ja nie mogę Panu głosu oddać, więc proszę tylko mieć to na uwadze. Ja tylko chciałbym... Myślałem, że Pan się pomylił, ale jeżeli nie... Nie. Chciałbym doprecyzować, to jest wyraźnie powiedziane. To bardzo proszę. Dlatego, że Pan Marszałek przed chwilą łaskaw był zauważyć, że Rada Regencyjna przekazała naczelnikowi Piłsudskiemu niejakiemu władzę. W jaki sposób to uczyniono? Czy teraz, jeżeli prezydent Kaczorowski przekazał insygnia władzy Panu Wolkowi, prawda, Lolkowi, jaki tutaj jest, jaka jest analogia? Ewentualnie jak to inaczej doprecyzować? Czy władzę przekazuje się w sposób następujący shake hand? Czy trzeba pismo napisać? My, Rada Regencyjna, przekazujemy tutaj panie naczelniku Piłsudski władzę. Czy jeszcze buławę mu damy do ręki? Chciałbym, żeby to było jasne. Dziękuję. Pani Bato, zabierze Pani w tej sprawie coś? No i ja powiem tylko tyle, że tak.
powinien był sporządzić Kaczorowski, czego nie zrobił. Bo nie był prezydentem drugiej RP, był oszustem. No tak, bo prezydenci rzeczywiście wtedy... Proszę bardzo. Pan Ryszard Kaczorowski był oszustem. Nie, no mam pytanie, dlaczego był oszustem? Ale słuchajcie... Był prezydentem. Znaczy to inne nazewnictwo. Był uzurpatorem czy coś takiego. Nie używajcie takiego. Dobrze, czy nie wiem, czy prezydent Kaczorowski, czy prezydent Sokolnicki był prezydentem. Może pani sprecyzuje, dlaczego prezydent Kaczorowski był uzurpatorem, a prezydent Sokolnicki nie był. Proszę, nie, bo to wypowiadam. Proszę. Ale pani przeczytała tylko ekspertyzę, prawda? Nie przeczytała... To ja państwu powiem tak, prezydent Sokolnicki w 80-tych latach nadał 10 nominacji generalskich. W tym jedną admiralską, księdzu Jankowskiemu. Moi dowódcy, Antoni Heda, Szary i Kazimierz Bończar-Załęski nigdy nie przyjęli od niego nominacji generalskich, ponieważ uważali, że nie ma prawa im nadawać. Nigdy nie nosili. Dopiero jak w 2007-2008 roku dostali od prezydenta Kaczyńskiego nominację, wtedy przypięli sobie epolety generalskie. Ja zostałem podniesiony do stopnia oficerskiego, a jestem tylko plutonowym podchorążym drugiej konspiracji. Ukończyłem kurs unitarny 74-75 i 75-77 kursy wojskowe podchorążych w Częstochowie z nadania Antoniego Hedy, Szarego. Nie przyjąłem stopnia oficerskiego od prezydenta Sokolnickiego. Na jasnej górze. Wszystko na ten temat. Przedpowie może się mylić. Drodzy państwo, mamy pewien problem z drugą RP. Sami państwo widzicie, bo te dyskursy tak będą. Ja rozumiem. Ja przyjmuję do wiadomości. Ja nie jestem sędzią w tej sprawie. Tak? Być może w tej sprawie powinien się zebrać jakiś Trybunał Narodowy i rozstrzygnąć, bo to aż się prosi, drodzy państwo, żeby ktoś to rozstrzygnął, tak? My nie mamy tak do końca władzy sądowniczej, już panu też daję głos. Nie mamy tej władzy sądowniczej, a musimy rozsądzać, tak? Znaczy, generalnie Sejmik Skonfederowany wydaje wyroki, czyli sancyty. Ale sprawa jest za poważna, żeby w tej formule rozsądzić i całym wszystkim Polakom i podobności, że my osądzamy, że legalnym jest ten, a nielegalny jest ten. No przecież to, wiecie, dysputy byłyby tu... Nie, to nie o to chodzi. Mało tego, Sejm Walny jakby na razie nie widzi takiej potrzeby, żeby to rozstrzygać. Czyli jest tak zwany dezinteres mem, tak? Nie jest zainteresowany, przynajmniej bez wizyty prezydenta Potockiego, nie jest zainteresowany, żeby w tej sprawie się wypowiadać. Może debatować, może limitować te debaty, bo tej debaty nie trzeba zamykać dzisiaj. Nie musimy nic, nie skończymy to z uchwałą, tylko musimy to debatować. I ja bym powiedział na końcu tak. Kto ma coś przeciw, niech przyjedzie na ten kolejny Sejm przeciwko prezydentowi Potockiemu i powie, co ma przeciw, albo niech zamilknie na wieki, prawda? Niech powie, bo to nie może się w nieskończoność ciągnąć. My to musimy usłyszeć i to będzie taki Sejm właśnie, bym powiedział, sąd sejmowy, bo były przecież w naszej tradycji sądy sejmowe. I to będzie w tej formule sądu sejmowego, dlatego to mówię do publiki, żeby wszyscy to słyszeli. I musimy rozstrzygnąć raz na zawsze, nie dzisiaj, bo mając miesiąc czasu, musimy rozstrzygnąć w dobrej wierze, czy uznajemy na przykład prezydenta jako legalnego, czy go nie uznajemy i jak traktujemy drugą RP. Tak? Także jeszcze w tej sprawie, jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo, panie Mariuszu. Proszę bardzo. Panie marszałku, ja tutaj jak najbardziej się przychylam do tego, że to jest kwestia, którą trzeba rozstrzygnąć. To trzeba, a natomiast bez hrabiego Potockiego tego się nie da, bo my możemy mieć jakieś dane historyczne, a natomiast on ma dokumenty, których pan Wałęsa nigdy nie widział. Tak, on ma przywieźć te dokumenty w oryginale. One są skopiowane, a wiem, że są oryginały w banku w Londynie. To jest pewny bank. W porządku, ale oryginały, tu przy tego kopię, będzie odpowiadał na pytania, kwestie się rozstrzygną.
bo ta kwestia w 90 roku nie została rozstrzygnięta. Przecież nikt tego w Sejmie nie rozstrzygał, prawda? Oczywiście, no, to się nie zajmował. Nie zostało to rozstrzygnięte, to gdzieś nie wiadomo. Nie zostało to, więc... To przekazanie władzy Wałęsy, no, to była zdrada. To było... No, musimy to rozstrzygnąć. No już słowo powiedziane, to co ja tu będę dyskutował. Wszystko. Tak. Teraz musimy... Drodzy Państwo, tą debatę, jeżeli przegłosujemy, teraz głosujemy, drodzy Państwo, głosujemy, zamykam tą debatę, głosujemy, czy limitujemy, czyli jutro jest kolejny normalny dzień, ale, a jasne, że mogę, ale za chwilę będzie głosowanie, przygotujcie kartki, czy limitujemy obrady na styczeń, na 16-23, więc... 16? Za wcześnie. Ja bym proponował 23, bo ja mam wtedy więcej czasu na Wici. Na... Ale jak Wici nie ma Wici? No ale jednak dam Wici. Dam Wici. No muszę ogłosić. Sejmiki ziemskie. Pan i pan Andrzej. Decydujcie. Dobrze, będziemy głosować nad datą. Będziemy głosować nad datą. Trudno, przegłosujemy. Ja nie będę narzucał. Panie siostry, panowie, bracie, szlachetni Polacy. My jako posłowie ziemscy, którzy ujawnili się po 230 latach, bo do tej pory takiego miana i takiej nomenklatury w tym systemie i w tym kraju nie było, czyli kraju Wenedów, Słowian, Polaków, spotykamy się z coraz większymi problemami. Jesteśmy oczywiście Polakami, mamy różne wykształcenia, a tutaj jakby stawiane są problemy prawne. Jeśli popatrzycie wokoło, to życie w tym kraju między właśnie dwoma siłami, trzema siłami, przedtem była Szwecja, cztery siły, które nas łupiły, niszczyły, mordowały, to dziwne, że my dzisiaj jesteśmy tu i teraz i mówimy o sejmikowaniu. Ale to jest fakt. Natomiast ta historia jest tak zagmatwana i tak rozbudowana negatywnie i tak budowana negatywnie, że w wielu przypadkach być może dzisiaj do końca pewnych rzeczy nie da się określić. Może są dokumenty, ale my w tym systemie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić. Ponieważ to, żeby budować negatywną ocenę wielu rzeczy, tak jak budowano negatywną ocenę Sejmu Walnego i tego wszystkiego, co szlachta, demokracja szlachecka zrobiła, to zamknęło to myślenie 20 pokoleniom Polaków. Dzisiaj jesteśmy w takiej grupie i trudno nam przekonać innych do tego, że sejmikowanie jest naszą naturą, że zostawcie partię, zostawcie tych wszystkich przywódców i zacznijcie być wolni i równi. To do Polaków nie dociera. Myślę, że tutaj nie jestem żadnym odkrywcą, tak? Ale to się wiąże z tym, że budowano wiele pułapek, tak? Wiele elementów, że to na to położone zostały gigantyczne pieniądze. Wczoraj żeśmy się spotkali właśnie, tutaj pan marszałek powiedział, z profesorem Kozłowskim i on powiedział, że wielu profesorów, z którymi on ma do czynienia, buduje wszystko w oparciu o jakieś niedopowiedzenia, przeinaczenia i tak dalej. W związku z tym my, jako zwykli ludzie, w większości uwikłani w własne sprawy i pracę, do końca nigdy nie będziemy w stanie do tego sięgnąć, tak? Ale skoro podjęliśmy trud pokazania Polakom, że jest inne rozwiązanie, czy jest właściwe rozwiązanie, że do tej pory wszyscy się myliliśmy, tak? Że szukaliśmy po omacku tego wszystkiego i żeśmy tego nie znaleźli i to jest właściwe, potrzebujemy wielu rzeczy, tak? Na pewno też pieniędzy, ale te pieniądze muszą być uczciwe i muszą być nieobarczone szantażem. No nie tyle, ale po prostu umową, którą nie przyjmiemy, tak? Bo jeśli cokolwiek chcemy wybudować dzisiaj w przyszłości, to jeśli popełnimy błąd, a błąd finansowy niestety nikt nam nie wybaczy i nigdy nam nie wybaczy, to będzie pokutowało za tym Sejmem Walnym stale i zawsze. W związku z tym to jest
być może, tak, to jest najważniejsza rzecz, którą do tej pory żeśmy spotkali na własnej drodze, tak, że żeby to wszystko budować w tą czy w inną stronę, to będzie najważniejsza nasza decyzja, bo do tej pory żeśmy się spotykali, wielu się przekonało, że to jest bardzo wartościowe, tak, ale w jakimś miejscu stoimy, tak? Nie potrafimy pójść do przodu i nie potrafimy przekonać innych, że oprócz tego, że gadamy, że jesteśmy przez wielu oceniani jako uzurpatorzy, tak? Bo chcemy budować nowe królestwo pana tutaj marszałka Leszczyńskiego, to nic więcej jakby zagospodarować dla siebie jakąś część pieniędzy, tak? To więcej, na niczym nam więcej nie zależy, tak? Że mówimy jedno, a widzimy pieniądze, widzimy własne możliwości, sukcesy i dorobienia się, tak? Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy tutaj, żeby coś zmienić i żeby się dorobić, ale własną pracą. Pracą, jak to się mówi, u podstaw, tak? Od początku do końca. Jednocześnie mieć wpływ na to, żeby ktoś z zewnątrz nas nie zniszczył, tak? Jak wielu, podejrzewam, tutaj jest takich, którzy zostali zniszczeni przez tamten system. Bo komuś się coś nie podobało, czy źle powiedział, źle zafunkcjonował i tak dalej, i tak dalej. I teraz druga rzecz, to są ci zniszczeni, ale państwo powiedzieli, że są bezrobotni. Dlaczego są bezrobotni? Jak tylu ludzi pracuje, jak urzędników mamy 700 tysięcy, to co, oni są z naszej krwi? Nie, to są ludzie z tamtego systemu. Tamten system daje i buduje wokoło się tych wyznawców, którzy mówią, to jest najlepsze, to jest najwspanialsze i my tylko w to wierzymy, tak? Natomiast my mamy określoną misję, tak? Powołaliśmy konfederację, żeby zniszczyć tamten system, żeby powiedzieć, że system partyjny dla Polaków nie. To jest zabójstwo dla nas. Ale nie zrobimy tego otwierając i jak Rejpan mówiąc, to jest pieś i walczy, tak? My chcemy dojść do tego na zasadzie zbliżenia się jednego, drugiego, naszego systemu z tamtym systemem, który jest taki, tak? A my jesteśmy tu. Ale jeśli nie zrobimy tego w sposób no, taki przemyślany, mądry, jednocześnie nie zaprzęgniemy się tutaj umysłowo w to wszystko, to być może popełnimy największy błąd w życiu, tak? W każdym bądź razie ta decyzja nie może być decyzją ani nawiedzonego człowieka, ani człowieka, który uważa, że jego racja jest najważniejsza, tylko popatrzmy na to i starajmy się widzieć wszystkich nas i wszystkich wokoło, od początku do końca. Ja absolutnie nie namawiam nikogo. Każdy musi w własnym sumieniu i zdecydować, ale jeśli decyzja nasza będzie jakby przeważająca w tą czy w tą stronę, to uznajmy, bo na tym rzecz polega. Nigdy nie ma pokonanego, jeśli się identyfikujemy z tym wszystkim. To nie jest Sejm, gdzie jedna jest strona prawa, lewa i jedna, druga walczy, tak? My nie walczymy z sobą, tylko walczymy dla Polski. I musimy podejmować decyzje dla Polski. Dla Słowian, Wenedów, Lachów i tak dalej, i tak dalej. I oni muszą widzieć w nas tych, którzy nie mają za sobą nikogo, tylko podejmują racjonalne decyzje, mądre decyzje. Vena, Veda, czyli myślenie, rozum, a nie serce. Serce oczywiście też w wielu przypadkach jest potrzebne i najważniejsze, ale są decyzje, gdzie musimy uruchomić swój rozum. I to być może jest ta decyzja. Oczywiście jak powiemy nie, wielu odejdzie, zostaniemy w mniejszym gronie, ale być może za rok, za dwa, za dziesięć wrócimy, tak? Będziemy inaczej. A z drugiej strony, jeśli przyjmiemy, wszyscy zobaczą pieniądze, a więc stwierdzą, że mamy moc sprawczą, że jesteśmy siłą, a nie gadaniem i nie tym. I są to pieniądze czyste, tak? Oczywiście pochodzące od tamtej władzy, ale ta władza, jak nie da nam, to da komuś innemu, tak? Da swojemu. Oni mają tylu, że każdy z nich weźmie. Natomiast jeśli my chcemy coś zmienić, no to pytanie, jak mamy to zrobić, tak? Jeśli mam, tutaj kolega powiedział o systemie, który,
który może nam spowodować. Na 100% tak będzie. Na 100%. Ale to też wymaga tego początku, tak, zaistnienia, zafunkcjonowania, powołania spółek, fundacji. To są pieniądze, tak? Wielu uważa, że na przykład prezesem fundacji nie może być, tak? Ale trzeba kogoś znaleźć. To znowu pytanie, czy zrobi to za darmo, czy za jakieś pieniądze, tak? I to wszystko wchodzi... Dzisiaj jesteśmy w systemie takim, że fruwamy. Natomiast w tym systemie, który mamy obok, to wszystko jest realne i oparte o kasę. O nic innego. Tam nie ma idei. Nigdy nie było idei. Tam jest kasa. Natomiast my chcemy to zmienić, tak? Ale pytanie, jak to mamy zrobić? Bez kasy? Bez pieniędzy? Niech każdy z was odpowie, czy da się to zrobić bez pieniędzy? Czy da się to zrobić w jakimś systemacie, który spowoduje, że to zrealizuje? Oczywiście za 10, za 20, może za 50, może nasi wnukowie to zrobią. 300 lat robiono wszystko w drugą stronę. Stworzono system, który działa i niszczy wszystko. To, że my dzisiaj tu funkcjonujemy jako Sejm Walny, to jest cud nad Wisłą. W wielu przypadkach dlatego, że są ludzie bezrobotni, czy nieuzależnieni od systemu, nie biorą pieniędzy, spółek, nie biorą dotacji i tak dalej i są, tak? Bo po prostu są wolni. Oni zapomnieli, że tworząc armię bezrobotnych czy wykluczonych, stworzyli gigantyczną grupę ludzi, która jest wolna i może powiedzieć przepraszam. I to są, w większości to być może my jesteśmy. Lub są ci, którzy nas wspierają, którzy o tym wszystkim myślą. Uważam, że to jest najtrudniejsza, czy będzie najtrudniejsza nasza decyzja, tak? Ale powinniśmy, pytanie jak, zebrać tyle informacji na ten temat, żebyśmy byli świadomi tego wszystkiego, od początku do końca. Żeby nie kierowało nam serce, tylko rozum. Rozum i widzenie przyszłości, tak? Dzisiaj widać, że zaczyna nas dzielić co najmniej krzyż. Ale jeszcze gorszą rzeczą są pieniądze. Jeszcze gorszą rzeczą. Bo pieniądze to są niestety tej drugiej strony. Pieniądze nie mają moralności, a dzisiaj są najważniejszym Bogiem. Ważniejszym od tego krzyża. Być może to jest po to, żeby nas podzielić, tak? Bo jak to się mówi, rzucić Polakom 100 zł, to oni się rozszarpią na to, tak? Ale uważam, że musimy przejść ten moment i musimy to przerobić. Im szybciej to zrobimy, im szybciej się z tym zmierzymy, tym lepiej dla nas, bo to jest jakaś weryfikacja od początku do końca. To jest jakby męskie podejście do sprawy. Nie uciekanie tak jak... Przed problemem nie można uciekać. Lepiej go załatwić dzisiaj, niż go załatwić za 5 lat. Bo 5 lat to niestety będzie 100 więcej problemów. Dzisiaj możemy, jak to się mówi, stracić rękę czy nogę, a za 5 lat stracimy głowę. A jest wiele... Przynajmniej tamten system niestety nie załatwia problemu. Ucieka od tego, bo jak to się podrzuca, to następnego. Ja stracę, no dzisiaj nie stracę, ale przyjdzie drugi i zapłaci głową, tak? Tamten system jest problemem. No ale jest, tak? Jest. I podrzuca nam... Proszę? Nie ma, zaraz o tym powiem. Tak. Nie ma jego na pewno. Okej. I w związku z tym, no myślę, że to jest dobra sytuacja, tak? Żeby się zweryfikować, żeby stanąć na wprost problemu, tak? Bo do tej pory mieliśmy problemy takiej natury dalekiej, tak? Niektórzy się pytali, naznaczamy infamię, to dlaczego nie wysyłamy listu do tego, który jest infamistem, tak? No takich pytaniach żeśmy żyli, w takim systemie żeśmy żyli, a dzisiaj będą realne. Jest Sejm Walny, siła nad siłami, tak? Czyli prawo naturalne, boskie, które istniało u nas 70 tysięcy lat i pieniądze, tak? Czy da się to pogodzić? Jak się da pogodzić? Czy się nie da pogodzić? Tak?
ale uważam, że to jest bardzo dobrze, że tak się stało. Bardzo dobrze, że to się stało po roku działalności Sejmu Walnego. Dziękuję. Drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy organem sprawczym, ja bym teraz chciał przegłosować trzy uchwały. Tak mnie jeszcze Pan, Panie Andrzeju, zaraz Pan podejdzie po tym wypowiedzi. Czyli jednak uchwałę w sprawie tej limity, bo jesteśmy zmęczeni, potem uchwałę szybko w sprawie Sejmu Konstytucyjnego, Sejmu Wolnego, a potem na koniec Pan zabiera głos, bo Pan już długo czeka. Naprawdę są dwie ważne kwestie. I oczywiście prosił, żebyście Państwo wszyscy zostali, ale żebyśmy przeplotli to dwoma głosowaniami. To nie zajmie nam dużo czasu, 50 minut, a mi zależy, żeby nie było to po prostu odwlekane w czasie, tak? Więc to jeszcze w tej sprawie Pan Andrzej jeszcze, tak? To proszę Panie Andrzej, głosujemy trzy głosowania i potem Panu już oddaję głos i potem... I na tym byśmy dzisiaj zamknęli. Po Pana wypowiedziach zamkniemy dzisiaj dzisiejszy dzień, dobrze? I jeszcze Pan w tej sprawie też chce zabrać głos? Nie, mam wniosek na koniec, że Pan ma. A to bardzo proszę też. To Pan i Pan, dobrze? Andrzej Marcin Wiszczak, pierwszy asesor ziemi rybnickiej. Ja tu powiem krótko, odnośnie tutaj tej debaty na temat legalności, nielegalności prezydentów na uchodźstwie, przeprowadzanie instytutów i tak dalej. Ja bym się przyjrzał tutaj po pierwsze do tego, żeby przyjechał prezydent obecny na uchodźstwie, przedstawił wszystkie dokumenty, jakimi dysponuje. Dlaczego? Dlatego, że mnie od małego uczono, że zawsze podstawowym źródłem informacji są teksty źródłowe i bez tego nie możemy nic zrobić. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Druga rzecz dotyczy terminu tego spotkania. Powiem tak, jestem przedstawicielem młodego pokolenia, jak Pan tutaj marszałek zauważył i cieszę się bardzo, mówię tutaj w imieniu wszystkich przedstawicieli, właśnie moich rówieśników, że tak Pan marszałek nas docenia i nasz głos. Ale chcę zwrócić jedną uwagę. Mamy dosyć daleko, żeby przyjeżdżać tutaj, dlatego chcielibyśmy po pierwsze, żeby się Sejm Walny, dalszy ciąg właśnie tego dzisiejszego, odbył się 16 stycznia. Dlatego, że ja i Pani Marszałek Ziemi Mazurskiej, Adriana Dominka-Chmiel, rozpoczynamy od 1 lutego sesję. A to są sprawy dla nas co najmniej bardzo ważne i no, byśmy się nie czuli na siłach, żeby się przygotowywać do egzaminu. I 23 już nie pasuje. Nie pasuje. Okej, okay, dobrze. I chyba tyle. Dobrze. Proszę Pana jeszcze, Ziemia Kłośnieńska w tej sprawie. Też możecie w sprawie terminu, jak najbardziej, no bo przecież ja nie będę narzucał terminu. Ja wiem, ale to... Ale w sprawie... No dobrze, jak formalnej też może Pan zabrać głos. Nie mogę Panu nie dać głosu. Proszę bardzo. Byłam poseł Ziemi Kłośnieńskiej. Chyba, że Pan jest młody, więc tym bardziej ma Pan tutaj głos. Ja uważam tak, że przede wszystkim, żeby ten Sejm był szanowany przez innych ludzi, to musi być po pierwsze uczciwy, po drugie musi być przejrzysty, a po trzecie poważny. I w tej sprawie, jako poseł składam w imieniu mojej ziemi do Pana wniosek w trzech sprawach, które były zawarte. Pierwsze to jest po prostu o przedstawienie informacji o wykorzystaniu środków finansowych z zebrań Sejmów Walnych, z wyszczególnieniem tego Sejmu. No to przedstawiam głównie do tego, że pojawiają się już takie zarzuty. No i chcę mieć podkładkę pod to, żeby móc nawet bronić tego. Drugi wniosek to jest taki, żeby mógł Pan przedstawić wykaz swoich powiązań rodzinnych z Królem Polski Stanisławem Leszczyńskim. To nie co zrobić z tego po prostu dnia, tylko są już takie zarzuty i chciałbym się do nich później ustosunkować na Sejmie relacyjnym później w Ziemi Kraśnieńskiej. I trzeci Pan napisał w pliku PDF z ostatniego Sejmu, z relacji, że Janusz Korwin-Mikke jest Żydem po nazwisku Ozjasz Goldberg i też bym poprosił, żeby Pan przedstawił dokumenty świadczące o tym. Nie, drogi Panie, w tej sprawie to Pan musi przeznaczyć odwrotne dokumenty, że nie jest Żydem. A nie, no to nieprawda. Nieprawda, Pan zaprzecza, tak? Nie, ja nie mówię, że nie jest. Tak? Tylko ja chcę, że dowód, że jest. No skąd mam wiedzieć, że jest? To wystarczyło, ja powiedziałem Panu, tutaj powiedziałem Panu, jeszcze teraz Pana poproszę tutaj przed kamerami, niech Pan Korwin-Mikke przyjedzie tutaj i powie, że nie jest. I to wystarczy, ja nigdy już nie powiem, że jest Żydem. Oczywiście, że tak. Niech zaświadczy, że nie pan, to tak to można do każdego powiedzieć, no to mnie też Pan może powiedzieć, że ja zaprzeczam. No i Pan też zaprzeczy. Nie, jest Pan Żydem? Nie. Nie, no to co za problem? Na Mikke nie chcę. Co za problem? Przepraszam, ja tu nie bronię, podaję się Korwin-Mikke. Ja odpowiedział, że nie. Ale niech tu przyjedzie, przed Sejmem. Proszę Pana, ale tak to możemy zrobić z każdą postacią. Zrobimy wszystko? Momencik.
Chciałem tutaj dodać, może w taki sposób, który możemy powiedzieć, nie wiem, Robert Lewandowski jest Żydem, niech przyjedzie, to tak będzie ale, wysłuchać ale, do panie, ale panie, panie proszę, czy to jest w porządku obraz? Nie, to jest wniosek do pana. Drogi, w tym celu, drogi, pan, drogi panie, taki, ponieważ, ponieważ pan poruszył taki... Proszę, panie, jeszcze nie do 27 grudnia, jeżeli później, no to bym prosił takich powodów. Ale nie będziemy się jakimś szumnik zajmować. Nie rozumiem, ale pan przedstawił jako marszałek Sejmu w PDF-ie dobrze, niech pan, relacji. Niech pan skończy, to pan mi powie. Przedstawił pan, że właśnie Janusz Korwin-Mikke jest Żydem o nazwisku Ozjasz Goldberg i to zachodzi, ponieważ ja nie uważam, że nie jest, bo nie mam na to dowodu. Jeżeli się pojawią głosy, że nie jest, no to co ja powiem? Nie jest, bo nie jest. No, trzeba być poważnym, dlatego ten wniosek jest bezpośrednio do pana. Jak pan się nazywa? Tomasz? Tomasz Nowak. Panie Tomasz, Tomasz, nie pan Tomasz. Pierwsza czy trzecia? Drogi panie, nie może pan się tutaj, przepraszam, zachowywać w sposób dziwny, to znaczy nie ma czegoś w porządku obrad, a pan nagle, przed bardzo ważnym głosowaniem, mówi rzeczy kosmiczne. Porządek jest taki, bo jest pierwszy raz zajmowany, tak? Pierwszy raz jest zasejmowany. Jakie pan ma prawo ziemskie, żeby żądać rozliczeń i tak dalej, i tak dalej? Pan dobrze, że fundacja co, robi, co musi zrobić raz w roku? Musi raz złożyć sprawozdanie finansowe i ono będzie publikowane. Ja ją publicznie, tak? Panie Tomaszu, fundacja każda jest obligowana do złożenia sprawozdań finansowych i złożenia do monitora polskiego B. Zapraszam do KRS-u fundacji i pan się wszystko dowie. Łącznie z tym rozliczeniem, ja to oczywiście też zrobię, bo to wymaga pewien, no przyzwoitość wymaga, prawda, żeby to rozliczyć, tak? Zresztą to nie jest wielka sztuka oszacować, że dzisiaj jest wpływów około 2000, a kosztów będzie około 2600, tak? Satysfakcjonuje to pana? Albo 3000. Dołoży pan ten 1000 zł? Więc szybka odpowiedź, ale drogi panie, nie może pan tego wrzucać, bo takie rzeczy pan przyjechał ad hoc. A jeżeli pan chciał coś wrzucić jako... Dlatego dostał pan pierwszą kartkę, jeżeli pan coś drugą, że zostanie pan wyrugowany. Musi pan się zachowywać w sposób cywilizowany i musi pan respektować zasadę rzymską. Jesteś w Rzymie, podlegasz Rzymowi, tak? Zachowujesz się po rzymsku. Pan jest za sejmiewanym, a warholi pan, tak? Złożył pan wniosek formalny, złożył pan wniosek formalny. Pan może to złożyć na wniosek kolejny, tak? Pan tu warholi. Pan to może złożyć, ale na kolejny sejm palny. Mówiłem trzy razy, nie udzielam panu pierwszy raz głosu, bo pan warholi, drogi panie. Po prostu pan powinien złożyć wniosek formalny, bo to jest wniosek formalny, tak? Miał pan na to czas. Nie w trakcie obrad wychodzi pan z wnioskami formalnymi. To nie jest prawda. Jeszcze raz mówię, musi pan to przyjąć do wiadomości, powiedzieli. Co ma Korwin-Mikke tutaj, po co pan tą reklamę w ogóle robi? Po co pan to mówi? Pan jest w partii Mikke? Nie, drogi panie. Pytam się pana, czy pan jest obrońcą? Czy pan ma pełnomocnictwa pana... Wie pan co? Jest taka zasada rzymska, paremia prawnicza. Nie interesuj się rzeczami, które ciebie nie dotyczą. Nie może pan. Nie interesuj się rzeczami, które pana nie dotyczą. Dlaczego pana to interesuje? To pana dotyczy? Może przyjechać pan Korwin, Janusz Korwin-Mikke i powiedzieć w tej sprawie zabrać głos. I powiedzieć to publicznie, wzywam go, żeby przyjechał i powiedział, nie jestem Żydem od iluś tam pokoleń. Ale pytam się, po co pan to mówi teraz na Sejmie Wany? Ponieważ pan jako marszałek Sejmu... Ale przecież to jest nagrywane na całą Polskę. Został pan... Proszę pana... Dlaczego pan mówi, że ja mówię nieprawdę? Ja panu powiem odnośnie pana... Poczekajcie, dajcie mi szansę. Pan Stefan Kramarski tak samo powiedział co pan, przez maila, bo to jest sprawa mailowa, to nie jest sprawa poruszona na Sejmie Panem, chyba że pan by złożył wniosek tak i byśmy do porządku to wrzucili, byśmy omawiali. I ja powiedziałem, jeżeli pan zaprzeczy, to nie poruszę więcej tego tematu, ani nie oskarżę go o żydostwo. I pan zaprzeczył i poruszyłem ten temat więcej? Pan go poruszył, więc po co pan go poruszał? Czyli jak, czy pan może jest? Nie, nie, ja już powiedziałem, nie będę poruszał, powiedziałem swoje, nie będę go poruszał. A pan mi każe go poruszać i udowadniać, że ktoś jest Żydem, czy nie Żydem. Ja proszę o dowody. Nie, niech pan poprosi pana Korwin-Mikke, nie mnie. Drogi panie, zamknijmy ten temat. Może głosujmy. Pan po prostu... Nie zajmujmy się. Jeszcze proponuję przerwać. Pan musi, panie drogi pośle, zrobić w siebie sejmik. Ten sejmik ma przegłosować wnioski i pan je może tu przywieźć, przegłosować. Niech pan sobie nie uzurpuje większej władzy niż panią ma. Oczywiście każdy poseł może składać wnioski, ale bez przesady, pan nie ma umocowania. Pan to interpretuje, że są posłowie ziemscy i inni, prawda? I składa pan taki wniosek, będąc pierwszy raz na sejmie. Mieliśmy do czynienia z takimi ludźmi, ale i te wnioski mnie tak nie bulwersują, za wyjątkiem tego jednego. Żeby się wypowiadać, dlaczego ja kiedyś tam napisałem, że pan, ja tego, nie wiem, czy ja to tylko powieliłem, jak pan sobie kliknie,
Goldberg i Korwin-Mikke, to pan wyskoczy milion spisów. No to ja to napisałem, czy ktoś to napisał? Pytam się. Ja tylko tą informację powieliłem. Może będąc w błędzie, jeżeli ktoś zaprzecza, to powinien mi napisać, a nie napisał mi. Panie Leszczyński, oświadczam panu, że nie jestem Żydem, proszę tego nie powielać. Ja tylko raz to napisałem. Gdzieś tam, że... Ale przecież pan chciałby w tej konwencji, zawrzeć, że u nas w rządzie w ogóle nie ma Żydów, prawda? I nikt nie jest Żydem, prawda? Jedną, no więc właśnie, no po co pan to porusza? To jest że się Goldberg wybiera swoich narodowców. No więc, drodzy państwo, przechodzimy. Jeszcze raz mówię. Ja tą kartkę nie wyrzucę, żeby pan wiedział, ale niech pan naprawdę daje panu, bo mógłby pan się zastanowić, jakie pan tu ma prawa i obowiązki. Nie tylko pan ma prawa, ale ma pan obowiązki. I pan po prostu przed ważnym głosowaniem mówi, czy ja w tej sprawie mogę zabrać głos i pan... Nie, drogi panie, była runda w związku w sprawie porządku obrad. Była. Pan tego nie zabrał głosu. Ja wiem, że pan jest młody, że pan musi 5, 10, 15 takich sesji odbyć. A nie może pan na pierwszej sesji w połowie, poza już porządkiem, porządek już przeszedł, wszystko i nagle wyskakuje pan jak Filip z kolory. Ale my się nie... Niech pan nie ciągnie tego tematu, bo pan się pogrąża. Nie może tych państwa się tym zajmować, tylko żeby pan marszałek... To on udaje Polaka, on udaje Polaka. Proszę państwa, zamknijmy ten temat. Pana wniosek upada, głosujemy, drodzy państwo, nie róbcie mi już takich suspensów, bo pan, niech pan zobaczy, przyjeżdża pan z Krosna, nie znamy pana, nie pytaliśmy się, kim pan jest i tak dalej, i nagle staje pan w wielkiej obronie Korwin-Mikke, że gdzieś tam na wpisie był, gdzie jest milion wpisów na temat pana Korwin-Mikke i pan znalazł jakiś mój wpis, że napisałem pan, i dotyczy to pana, w jakim kontekście to pana dotyczy, proszę to wyjaśnić. Podnosi pan kartkę, proszę się wytłumaczyć, dlaczego pan, a interesuje, czy pan Korwin-Mikke jest Żydem, czy nie. Dlaczego pana to interesuje? No to proszę to powiedzieć. Proszę pana, interesuje mnie to dlatego, że pojawiają się głosy o śmieszność tego Sejmu. Sejmu Walnego, Sejmików Ziemskich. Już, ja nie mówię, ja nie bronię, teraz od razu powiem pana Patlewicza na przykład, ale na pewno się pojawi, jeżeli będziemy robić sejmik relacyjny. Będzie miał pewnie kilku ludzi i będą możliwe, że będą chcieli wystąpić z Konfederacji. Ja muszę mieć przynajmniej jakieś powody, żeby pana bronić. Dlatego złożyłem tutaj te wnioski. Pierwsze o finansjerę, no bo po prostu jej nie znam, to wszystko. A pan, jeżeli jest przejrzysta, to wczyna. Drugie, to wykazanie swoich powiązań rodzinnych z królem Polski, no bo też na Wikipedii jest, że pan jest samozwańcem i takie tam. A kto to pisał? Nie wiem, proszę pana. Pan Patlewicz. No. To przecież tam można sprawdzić autora, drogi panie. Dobra, mniejsza to. W każdym razie... Nie pisał. Dobrze, no jeżeli pan ma dowody, to w czym jest problem? Nie, pytanie było inne. Niech pan mi odwraca pytań, drogi panie. Pytanie było takie, dlaczego pana interesuje pan Korwin-Mikke? A, Korwin-Mikke? Tak. No prawda, bo... Ma pan związki z Korwinem, z partią? Nie, nigdy nie ma pan? Partii nie, nie... To dlaczego pana to akurat interesuje? Nie interesuje pana, co, kim jest pan Kaczyński, kim jest pan Macierewicz i kim jest inni... Jeśli ma pan dowody, że są Żydami, też mnie to interesuje. Ale pojawiło się... Jest pan Żydem? Jeszcze raz się zapytam. Nie jestem Żydem, nie jest to obrzezany jeszcze, mogę powiedzieć. Czyli to pana interesuje. To dlaczego pan broni... Tak jak mówię, nie bronię. Ja biorę broni PiSu. Ale tu było... na Sejmie Wannem pan będzie poruszał sprawę? Nie, nie chcę poruszyć, dlatego dałem to panu, żeby pan mi to wytłumaczył prywatnie. Jest napisane do którego dnia i proszę. Chcę pan to informowanie. Drodzy państwo, pan Tomasz, spokojnie, ale ja was proszę. Pan Tomasz zadzwonił do mnie i zapytał się, czy może przyjechać na Sejm Walny kiedyś tam, czy napisał mail. Ja napisałem, że oczywiście tak, ale napisałem, że jest pewien problem, ponieważ jest tam niejaki Warchoł Patlewicz. Tak napisałem, tak? Ja pytałem o pana Patlewicza, pan napisał, że on jest samozwańcem Warchołem. Nie samozwańcem, został Warchołem, znany przeze mnie. Warchołem, żeby pan ewentualnie brał to pod uwagę, tak? Natomiast nie zachowuje się pan dużo lepiej, powiem tylko tyle, tak? Bo jakim prawem, zobaczcie, jest tyle ludzi, pan się tutaj na pierwszym, nie nabywszy jeszcze wiadomości, panie wszystkie, rozlicz się pan z pieniędzy. A ja, oczywiście, że się rozliczę, nie jest to żaden problem, i rozlicz się pan ze swojej genealogii. Proszę pana, tu już mnie pytało 5-6 osób, ja tę genealogię przekazałem i ją umieszczę pewnego dnia, ale powiem tylko tyle na dzisiaj, jeżeli ktoś się interesuje genealogią. Drodzy państwo, odpowiem to dzisiaj na pytanie, bo chociaż tu mi śmierdzi, przepraszam za słowo, cudzysłowie, śmierdzi mi pan Patlewiczem, ale, bo to są pytania raczej Patlewicza niż pana, no ale zostawmy to, może się mylę, tak? Bo wiem, przychodzi pan na Sejm i nagle pan rzuca jak Patlewicz. Zastąpił pan dzisiaj Patlewicza, ale niech już tak będzie. Więc drodzy państwo, Leszczyński, drugi ród szlachecki, z kwiatem rodu Stanisławem Leszczyńskim jako królem i z Marią Leszczyńską jego córką Francji, prawda? Której to potomkowie dzisiaj rządzą w Europie, bo Filip jest potomkiem prostej, no czy po kądzieli, jest królem Hiszpanii, to jest potomek Marii Leszczyńskiej i to powinniśmy to wiedzieć. Ale co się dzieje? Drodzy państwo,
Jeżeli nie ma wstępny, to są wstępni. Tak jest przynajmniej w prawie podatkowym i tak jest w genealogii. Jeżeli król miał tylko dwie córki, Annę, i miał córkę Marię, tak? I Anna umarła bezpotomnie w wieku 18 lat, na podejrzenie z morderstwa, w Grafintal jest pochowany w Niemczech. Proszę się zainteresować tą śmiercią Anny, tej jednej córki. Druga córka Maria miała 10 dzieci, z tego 2 synów i 8 córek, tak? I z tej genealogii ja nie jestem z tej linii, tak? Z jakiej jestem linii? Czyli nie z tej linii jestem, bo Leszczyński jest z kilku linii. Cofnijmy się, kim był ojciec Stanisława Leszczyńskiego. Ojcem Stanisława Leszczyńskiego był niejaki Rafał Leszczyński, który urodził się w Kruszynie. Niedaleko Kruszyna, jest niedaleko Częstochowy. Tam się urodził. Ojcem Rafała Leszczyńskiego był Bogusław Leszczyński, podskarbi wielki koronny, tak? Podskarbi wielki koronny. I teraz idziemy 3 pokolenia do góry i pojawia się Rafał Leszczyński V. Znajdziecie to, mówię do wszystkich, bo po tym wystąpieniu możecie to znaleźć. I Rafał Leszczyński V miał 2 żony. Miał żonę Wolską i żonę, która ma związki z Mikołajem Wolskim z Kłobuckiem i był ślub w Krzepicach. I miał związek z Korcbokówną, z Korcbok. Z Wolską jest to linia, która dotyczy Stanisława Leszczyńskiego i z tej linii jest jeden prymas Polski. To taka ciekawostka. I potem jest kwiat rodu Stanisław Leszczyński. Linia Krzepicka. Tak. Można powiedzieć linia Krzepicka. Druga linia, ta Korcbokowa, ja nazywam ją linia hetmańska. Otóż...